Witajcie kochani, chcę Wam dzisiaj przedstawić nowego członka naszej rodziny, albo raczej członkinie, bo jest to koteczka Zuzia, która obecnie ma coś około 4 miesięcy, może trochę więcej. Trafiła do nas ponad 2 miesiące temu, także już jakiś czas jest z nami. Ona bardzo nie lubi aparatu, dlatego myśli, jakby tu ujdzie. Tak? Zuzinek. Przyprowadziła ją do domu moja córka. Gryzoń mały. No, Zuzia wtedy wyglądała dużo gorzej. Miała całe oczko zaropiałe. Pod okiem miała, zbierało jej się mnóstwo ropy. Zresztą ja będę miała, na pewno mam gdzieś jakieś zdjęcie, to może tutaj na przebitkach pokażę. Uciekinier. Uciekinier. Złośnik. Zuzia jest z nami dokładnie od 30 sierpnia tego roku, kiedy moja córka ją przyprowadziła do domu. Był bardzo taki pierwszy zimny dzień, deszczowy, wieczny. Ja pamiętam, wróciłam z pracy cała zmarznięta, przemoczona. Patrzę, a tu takie pudełko. I za chwilę moja córka razem z koleżanką schodzą. No i pokazały mi to śliczne stworzonko. Powiem tak, byłam troszeczkę sceptycznie do tego nastawiona, gdyż jak wiecie, mamy psa, prawie 12-letniego labradora. Do tego mamy 3 szczurki, więc tak sobie pomyślałam, dołożyć kota. Kota, którego zawsze bardzo chciałam mieć, bo ja się wychowałam z kotami, można powiedzieć. U mnie w domu zawsze był kot i uważaliśmy, że dom bez kota to głupota, dosłownie. Kot ma taki charakter, który mi odpowiada. Chodzi własnymi drogami, ale też większość kotów, które miałam, to były bardzo takie przytulaśne, milutkie. Uwielbiam mruczenie kota. To jest taki najlepszy relaks, jak kotek przyjdzie, położy mi się na kolanach albo położy mi się tutaj na klatce i mruczy. To jest najlepsza kołysanka, najlepszy relaks. Sami przyznajcie, że kocie mruczenie potrafi wprowadzić w bardzo dobry nastrój. Jednak tak jak już wcześniej wspomniałam, trochę się obawiałam tego, że utworzy się nam taki niezły łańcuch pokarmowy. No bo tak, pies może zapolować na kota, a kot na te biedne, nieszczęsne szczury. No i przede wszystkim też baliśmy się, że będą odczuwać jakiś stres. Jednak po tych ponad dwóch miesiącach mogę stwierdzić, że po pierwsze, nasz dom jest duży i kot nie przebywa w pomieszczeniu, w tym, którym są zazwyczaj na co dzień szczurki. Po drugie, nawet jak przyprowadziliśmy kotka i jedna, ta najstarsza, Mila, szczurzyca, zobaczyła to, się rwała wręcz do niej. Nie wiem czemu, ale to tak wyglądało, jakby się, nie wiem, znały od lat i po prostu podeszła i zaczęła ją lizać. To kot się bardziej bał szczura. No teraz Zuzia jest większa, no to już niedopuszczalnie, nie pozwalamy, żeby, pomimo że zawsze ktoś na to patrzy, to jednak kot to jest kot. Jeżeli idzie o relacje kota z psem, to są bardzo dobre. I tutaj pamiętam, jak Ola z kanału Podróżuje i Filmuje napisała mi w komentarzu, żebym się nie bała, brała kota, bo one na pewno się polubią. I Oleńko, moja droga, miałaś rację. Pies bardzo szybko zaakceptował kota. Kot na początku to tak niepewnie, a teraz się chce z nim bawić. Skacze koło niego. Tak jest nieraz w domu wesoło, że naprawdę. Jak uda mi się to kiedyś nagrać, to Wam pokażę. No, kotek wniósł do naszego domu mnóstwo radości. Mnóstwo radości. Jak jest młody kot w domu, to naprawdę jest wesoło. Także bardzo się cieszę. Teraz mogę stwierdzić w pełni szczerze, że bardzo się cieszę, że córka przyprowadziła kotka do domu, naszą koteczkę. Zwłaszcza, że ona wyglądała na początku bardzo źle. Wiadomo, ona miała tam 2 miesiące wtedy. Była malutka, chudziutka. Ale przede wszystkim przerażało mnie to jej oczko. To, że jej się ta ropa tutaj pod okiem tak bardzo zbiera. No i jak się okazało, bo oczywiście poszliśmy do weterynarza. Kotek dostał zaszczyki na uodpornienie. Okazało się, że ma też
świerzbowca w uszach, więc dostała lekarstwo na to. No i później, jak już było wszystko w porządku, to dostała pierwsze szczepienie, teraz będzie miała znowu szczepienie. Jest już w dobrym stanie, zdrowa. I myślę, że też cieszy się, że trafiła z zimnego podwórka do domku. Tych kotków było więcej, bo były cztery. Jak moja córka pojechała, to już jednego nie było. Został kocurek i dwie kotki. To jedna koleżanka wzięła sobie kotkę, moja córka kotkę i jeszcze trzecia dziewczyna wzięła sobie kocurka. Okazało się, że wszystkie miały świerzbowca w uszach, bo to jest dla zwierząt bardzo zaraźliwe. Nawet weterynarz przestrzegała nas, żebyśmy z daleka trzymali kota od psa, bo też by się mógł zarazić. No a nasz Faduś też ostatnio miał różne zdrowotne przeboje, także nie było mu tego jeszcze trzeba. Obecnie koteczka już jest zdrowa, dobrze się odżywia, ma tyle energii, że tak jak już wspomniałam wcześniej, jest bardzo wesoło. No i cieszy nas, że jest z nami. Jak uda mi się coś fajnego nagrać, może coś, jakieś filmiki z psem tutaj. Na pewno widzicie zdjęcia, bo zrobiłam mnóstwo zdjęć, filmików od samego początku, kiedy Zuzia pojawiła się u nas w domu. Ale jak uda mi się coś takiego wesołego, śmiesznego nagrać, jak na przykład ona podchodzi do psa, jak próbuje się z nim bawić, a on wiadomo, że tam udaje, że jej w ogóle nie widzi. Także jak uda mi się coś fajnego, wesołego nagrać, to Wam jeszcze puszczę. Zuziacku kochany, pożegnasz się z widzami? Co ty mi tu będziesz przeszkadzała w myciu? Ona bardzo nie lubi obiektywu, raz mi skoczyła do obiektywu. A co tu masz? Tu ma taką myszeczkę z Pepką. Lubi za nią biegać. No i mam mnóstwo zabawek, drapak. Zuzia, pożegnasz się z widzami, czy tak będziesz się myła na wizji? Dobrze, kochani, to ja się żegnam w swoim i w Zuzi imieniu. Mam nadzieję, że taka forma filmiku Wam się spodobała. Jeżeli będziecie chcieli więcej Zuzi, to napiszcie w komentarzu. Na pewno jakiś filmik jeszcze zrobię, albo przynajmniej gdzieś tam w tle się Zuzia będzie pojawiała, podobnie jak i nasz Faduś. Także, kochani, do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa!